Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiazdoskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami! No wiadomo, no, nowy trener, nowe nadzieje. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie trenuję cały czas z trenerem Jankowskim. Dzisiaj drugiego treningu wyjdziemy w taki trening specjalistyczny. Później pojedziemy na obóz, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i później zapadną jakieś konkretne decyzje co do mojej przyszłości. Masz za sobą grę w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn, w drugoligowym Motorze Lublin. Wróciłeś jako lepszy, mocniejszy bramkarz? No wróciłem bardziej doświadczony życiowo, tak? Wiadomo, że te wypożyczenia bardzo dużo mi dały i na pewno zmądrzałem troszeczkę o ten rok i jestem bardziej doświadczony i zobaczymy, co ta lekcja dała mi, jeśli chodzi o grę w Jagiellonii. Oglądałem twoje statystyki i ze Stomilu, i z Motoru. Tych bramek w sumie było wpuszczonych, ale spotkałem się z wieloma opiniami, że gdyby nie ty, to być może byłoby ich jeszcze więcej, dwa razy na przykład. No zawsze mogłoby być lepiej, tak? No ja, jak oceniać siebie, to jestem w miarę zadowolony. Cieszę się właśnie, że z trenerem Arkiem Onyszką mogłem potrenować. Bardzo mu dziękuję za to, że potrafił mną ogarnąć i teraz jest we mnie duża pewność siebie, spokój i będę cierpliwie czekał na swoją szansę, oczywiście jak dostanę w Jagiellonii. Można powiedzieć żartobliwie, że statko trenera Jankowskiego wróciło. Słowik, Ptak, Baran znowu razem. No fajnie się spotkać z kolegami. Myślę, że znów będzie fajna, zdrowa rywalizacja. I zobaczymy, jak to się przełoży później na mecze ligowe. Ja mogę tylko zapewnić, że będę 100% gotowy, żeby pomóc drużynie w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Trenerze, jedno na pewno da się potwierdzić to, co pan mówił. Da się odpocząć w tej atmosferze pogorzałek, bo tutaj ptaszki śpiewają, słońce świeci, trawka z Warszawy, od Warszawy daleko. No naszym celem nie jest odpoczynek, tylko wprost przeciwnie. Myślę, że między treningami, między wierszami można odpoczywać. Bardziej tu nie chodzi o odpoczynek, tylko o te brak bodźców gdzieś z boku, czyli ten zgiełk dużego miasta gdzieś tam nie rozprasza, te podróże w korkach. Dojazdy na treningi, to jest na pewno tutaj na korzyść Białegostoku. Podczas prezentacji mówił pan o tym, że ta kadra jeszcze jest ciągle w przebudowie, że jest zmieniana, no ale dwóch, a nawet trzech zawodników nowych widzimy. Jest Jakub Tosik, jest Mateusz Piątkowski z Dolkana Ząbki, tak. Co jest trochę zaskoczeniem, bo nie było słychać o tym, żeby miał trafić do Jagiellonii. No to już był transfer praktycznie zorganizowany jeszcze zanim ja tutaj jak gdyby zostałem trenerem, ale zaakceptowałem ten transfer, bo uważam, że to jest solidny zawodnik i jeśli chodzi o tę formację ofensywną napastników, to w perspektywie odejścia Ebiego i Franka, no
tutaj trzeba na pewno wzmocnić tą linię i uzupełniać, bo tu są największe rotacje, najwięcej zmian jest i można przechodzić na grę dwoma napastnikami, jednym, czy nawet ustawiać bardzo ofensywnie boki. Także tutaj do tej formacji potrzeba zawodników i myślę, że pokazał w ostatnim sezonie, strzelając 13 bramek w Dolkanie, że jest zawodnikiem, który odpowiada parametrom zawodnika, którego poszukujemy. Biega też piłkarz z Grecji. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak się nazywa, może pan wie? Nazwisko Janis, imię i nazwisko, no nie chcę tutaj przekłamania robić, myślę, że jak będzie dobry, każdy go zapamięta i szybko trafi, także to jest taka podstawowa zasada, jeśli zawodnik będzie kiepski, to nikt nie zapamięta jego nazwiska. A jaką, na jakiej pozycji gra? To jest nominalnie lewy obrońca. Lewy pomocnik, ofensywny taki zawodnik, grający w obronie, szybki. No zobaczymy, występował w Warisie Saloniki, co prawda tam za dużo nie grał. No jest taki moment, żeby jeszcze kogoś sprawdzić, z tym, że no z tymi testami to bywa różnie, jeśli się zawodnika wcześniej nie widziało. Zobaczymy. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezdoskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!